schronisko dla zwierzęcia to nie jest miejsce stałego pobytu, to jest etap przejściowy pomiędzy jednym domem i oby tym ostatnim, drugim. I do tego dążymy. Jest to 7. edycja z cyklu Przygarnij Burka. Jeżeli policzymy, że średnio 6 psów w każdej edycji jest adoptowanych i one nie wracają, do schroniska, to popatrzmy, ile już psów znalazło swój własny dom, swój kąt, w którym może żyć. Ja tylko proszę o jedno, żeby ludzie zawsze traktowali zwierzęta nie jak rzeczy, tylko jak przyjaciela domu, jak tego, który będzie go bronił. Akcja zakończyła się adopcją 3 psów. Dla każdego czworonoga została przewidziana wyprawka. Imprezie towarzyszyły liczne gry i zabawy. Właściciele psów mogli się dowiedzieć o tym, jak spędzać aktywnie czas ze swoim pupilem. A organizatorzy akcji zachęcają do adopcji zwierząt z pilskiego schroniska.